этих стран признают глубокую благодарность вам. I zdjęć nieobratimą rewolucyjną perestrojkę. Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej. Związek Radziecki. Imperium od Łaby do Władywostoku. Komentarz historyczny profesora Pawła Wieczorkiewicza. Można by zadać sobie pytanie, czy syn ubogiej gruzińskiej rodziny, Josif Dżugaszwili, marzył kiedykolwiek o tym, że stanie na czele niemal połowy świata. Że stanie się dyktatorem, jakiego nie było w historii, że będzie dysponował nieopisaną do tej pory w historii potęgą. Zapewne nie. Chociaż był bardzo ambitny, o takich wyróżnieniach, o takiej władzy z pewnością nie marzył. A jednak tak się stało w wyniku II wojny światowej. Czy Stalin w pełni zdawał sobie sprawę z konsekwencji rozpoczęcia wojny? Wydaje się, że do pewnego stopnia tak. Ale, ponieważ był zawsze pragmatykiem, więc nie snuł szczegółowych planów na zasadzie tego, co stanie się po klęsce Niemiec, więcej nie snuł szczegółowych planów, co stanie się w ogóle po wybuchu wojny światowej. Wiedział jedno, wojna ma wybuchnąć po to, aby rozwalić system bezpieczeństwa europejskiego, aby zwiększyć rolę i potencjał Związku Sowieckiego, w miarę możliwości rozpalić pożar rewolucji także w Europie Zachodniej, ale to było zadanie drugorzędne. Prędzej chodziło o umocnienie granic strategicznych Związku Sowieckiego, o podwyższenie jego wartości politycznej. To udało się w pełni, to udało się więcej niż w pełni, to udało się w 200 czy 300%. Wydaje się, że Stalin w pierwszych chwilach, na przełomie 1944 i 1945 roku, kiedy zwycięstwo miał w zasięgu ręki, nie ogarniał w pełni jego rozmiarów, jego konsekwencji. Szybko zdał sobie jednak sprawę, że władza sowiecka ma szansę utrzymać się tam, gdzie dotrą buty sowieckiego żołnierza. I sformułowano później nawet taką doktrynę półoficjalnie, że tak zwany socjalizm da się budować tylko tam, gdzie stacjonują sowieckie czołgi. Ale sowieckie czołgi doszły do Berlina, sowieckie czołgi zdeptały, zjechały całą Europę, sowieckie czołgi zajęły znaczną część Chin i połowę Korei. No i tam były właściwe warunki do budowy ustroju tak zwanego socjalistycznego. Wydaje się, że nie ma sensu w tej chwili opowiadać po kolei, jak powstawały tak zwane kraje demokracji ludowej, zwłaszcza, że byłoby to wyliczenie nużące, monotonne, powtarzające te same elementy. Schemat wyglądał z grubsza w ten sposób. Zajęcie kraju przez Związek Sowiecki, utworzenie tak zwanego patriotycznego rządu z wszystkich sił opozycyjnych czy niechętnych Niemcom i ich poplecznikom i potem, zgodnie z taktyką Salami, stopniowe izolowanie owych politycznych sojuszników przy budowie partii komunistycznej i przy założeniu, że, w którego sposób żelazny przestrzegano, że partia komunistyczna kieruje wojsko i struktury bezpieczeństwa w tych krajach. Mówiąc w tych krajach, myślę o Bułgarii, myślę o Rumunii, myślę o Węgrzech, myślę o Czechosłowacji, myślę wreszcie o Polsce. Mówi Bolesław Bierut. Dzięki wspaniałomyślnej i przyjaznej pomocy towarzysza Stalina, naród polski otrzymał możliwość zorganizowania już w trakcie wojny własnego wojska, które wyekwipowane w nowoczesną broń dzięki pomocy Związku Radzieckiego wzięło udział wraz z Armią Radziecką w wielkim zwycięskim szlaku bojowym na przestrzeni od Lenino do Polski i po wyzwoleniu Polski dalej, aż do Berlina i do Łaby. Ale naród polski zawdzięcza towarzyszowi Stalinowi znacznie więcej. Zawdzięcza mu wielki historyczny zwrot w swym rozwoju. Zawdzięcza mu odzyskanie prastarych ziem piastowych i oparcie Polski o nowe granice na Odrze, Nysie i Bałtyku. Ten proces zaowocował w 1948 roku utrwaleniem dyktatur komunistycznych w
krajach wszystkich późniejszego bloku komunistycznego. Były one mniej czy bardziej okrutne, mniej czy bardziej sprawne, ale w gruncie rzeczy bardzo do siebie podobne. Różnice były tylko marginalne i w gruncie rzeczy ilościowe. No, kto więcej procentowo zamknął czy wymordował swoich obywateli, kto jakie kategorie przeznaczył do likwidacji. Najkrwawszy był niewątpliwie reżim Rakosiego na Węgrzech, najłagodniejszy chyba jednak reżim Bieruta w Polsce. Tak się zdaje. Te porównania zresztą wymagają szerszych jeszcze badań. Przypomnijmy także, że obóz demokracji ludowej tak zwany, czyli owe zewnętrzne imperium sowieckie, to nie tylko Polska, nie tylko Czechosłowacja, nie tylko Węgry, Rumunia i Bułgaria. To także Niemiecka Republika Demokratyczna zorganizowana w roku 1949 z sowieckiej strefy okupacyjnej, zawsze najbardziej prawowierny członek owego obozu i wreszcie to Chińska Republika Ludowa po triumfalnym sukcesie rewolucji chińskiej w roku 1949. Potencjał ludnościowy i geostrategiczny Chin w jakimś sensie pozwalał myśleć Stalinowi w perspektywie o wszczęciu wojny z Zachodem. Tu warto zresztą zauważyć, że tej myśli nigdy nie poniechał, bowiem w tym samym momencie wybucha wojna koreańska. Wojna koreańska, która ma być niczym innym, tylko przestrzelaniem karabinów, próbą generalną przed przyszłą wojną światową. Stalinowi potrzeba dwóch rzeczy. Sowieckiej bomby atomowej i tą wkrótce ma, a potem wodorowej. No i właśnie potężnego chińskiego sojusznika. Podobnie jak przed II wojną światową Stalin i Hitler wypróbowywali swoją broń w Hiszpanii, tak teraz Amerykanie i Sowieci, bezpośrednio uczestniczący w tej wojnie, wbrew temu, co się do niedawna sądziło, przestrzeliwują swoje karabiny czy swoje nowe modele czołgów na poligonie koreańskim. Grigorij Malenkow. Pod wodzictwem wielkiego Stalina создан могучий Pod kierownictwem wielkiego Stalina utworzony został potężny obóz pokoju, demokracji i socjalizmu. W obozie tym, w ścisłej braterskiej jedności, kroczą naprzód wraz z narodem radzieckim wielki naród chiński, bratnie narody Polski, Czechosłowacji, Bułgarii, Węgier, Rumunii, Albanii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Mongolskiej Republiki Ludowej. W uporczywej walce broni niepodległości swej ojczyzny bohaterski naród koreański. Naszym świętym obowiązkiem jest bronić i umacniać tę potężną zdobycz narodów, obóz pokoju, demokracji i socjalizmu. Zgodnie ze schematem, który Stalin stosuje tutaj co najmniej po raz drugi, owemu poligonowi zagranicznemu towarzyszyć ma szeroko rozwinięta czystka w kraju, a po tej czystce Związek Sowiecki ma być gotowy do wojny. Na szczęście przygotowania do czystki i rozpoczęcie uniemożliwia nagła choroba, a potem śmierć Stalina. W ten sposób kolejna wielka utopia sowiecka nie została na szczęście zrealizowana. Utopia III wojny światowej, która ma doprowadzić do powalenia na kolana Stanów Zjednoczonych. Oczywiście w tych planach ekspansji zewnętrznej kraje Imperium Zewnętrznego były szalenie przydatne. Może nie na pierwszej linii frontu, ale dla zabezpieczenia flank, tyłów, dla możliwości szerokiego rozwinięcia ofensywy militarnej i politycznej sowieckiej w kierunku Europy Zachodniej. Warto tutaj też pamiętać, że w Imperium obowiązywały zasady ślepego posłuszeństwa. Wrokiem ostatecznym instancją stateczną była Moskwa, a Bogiem, który udzielał komentarzy do praw, Józef Stalin. Jeżeli naprawdę czegoś nie wiedziano i udawano się z wizytą do Stalina, i były to sprawy najbardziej różnorodne, od kluczowych decyzji politycznych, po na przykład taki szczegół jak zatwierdzenie ostatecznej wersji polskiego godła państwowego czy hymnu narodowego. Tu zresztą Stalin okazał się wielkim liberałem i przeciwko arrywistom z PZPR-u bronił dotychczasowego orzełka i dotychczasowego hymnu.